Hej wszystkim! Witam Was serdecznie na kanale Summer Ice Cream, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak narysować oko. Nie będzie to jakby oko w takim stylu super realistycznym, ale nie będzie to też taki styl bajkowy, tylko coś bardziej w kierunku pop art, tam właśnie te strony. Ten rysunek będę wykonywać takim czarnym żelopisem. Można też użyć jakiegoś cienkopisu, jakiegoś cienkiego markera. Ogólne kolory kredek i mazaków, które będziemy potrzebować do tego rysunku, to są właśnie takie odcienie skóry wokół oka, pomarańczowy, cielisty, może być też różowy, szary, by zrobić cień na oku, także czerwony na kącik guzowy. Pozostałe kolory zależą od koloru tęczówki oka, które rysujecie. To, które ja rysuję, będzie akurat takie zielone, oliwkowe, więc myślę, że przydadzą mi się do niego właśnie te odcienie. Tęczówkę oka zrobię mazakami, resztę kredkami. Także bez dłuższego gadania, pora zaczynać. Na początek rysujemy taką nieco zaokrągloną linię, zaczynającą się od takiego niewielkiego półkola, a tuż nad nią drugą, taką samą zaokrągloną linię, która będzie naszą górną powieką. Rysujemy rzęsy, pamiętając, że im dalej na prawo, tym są one większe, takie dłuższe. Zagęszczamy je nieco, rysując między nimi coś w rodzaju takich łuków skierowanych tą zaokrągloną stroną ku dołowi. Całą powiekę podkreślamy na czarno grubszym mazakiem, żeby rzęsy wydawały się właśnie grubsze i żeby się wydawało, że jest ich więcej. Taki trochę eyeliner. Uprawiamy długopisem dokładnie wszystkie niedoskonałości. Rysujemy kółko, które będzie naszą tęczówką oraz źrenicę. Ale zanim dokończymy rysowanie źrenicy, rysujemy takie małe jeszcze kółeczko, które będzie takim odblaskiem światła wokół. Rysujemy także dolną powiekę. Robimy to mniej więcej w ten sam sposób co górną. Rysujemy też zarys powieki przy kąciku łzowym. I jeszcze w międzyczasie wypełniamy tęczówkę takimi liniami, jakby czymś takim na kształt takich zaokrąglonych cośów. Wypełniamy źrenicę kolorem czarnym i zaczynamy kolorowanie. Tęczówkę cieniujemy tak, by była jaśniejsza nieco u góry i ciemniejsza na dole. Ja akurat moją zrobiłam na kolor zielony. I teraz kolorujemy kącik łzowy na taki odcień, coś między czerwonym, bordo a różowym. Cieniujemy także samą gałkę oczną, tak na szaro, pod powieką, żeby nadać takiej trójwymiarowości. Cieniujemy także skórę wokół oka, takimi odcieniami pomarańczu, brzoskwiniowego, cielistego, różu. Ja akurat brałam kolory pomarańczowy i cielisty. Pamiętajmy, żeby ciemniejszy i bardziej wyrazisty kolor był dookoła powieki, dołu oka, bardziej z lewej strony, tam gdzie będzie właśnie nos, trochę pod brwią, a już tak dalej od oka, im dalej od oka, tym kolor jest jaśniejszy, żeby właśnie to nabrało takiej głębi. Za chwilę będziemy rysować także brew. Robimy to tak, że na początek rysujemy po prostu mazakiem taki zarys tej brwi, kolorujemy go, wypełniamy. Po czym rysujemy w środku takie zaokrąglone linie, które są im bardziej na prawo, tym mniejsze. Na przekór właśnie rzęsom. Bo brew jest właśnie większa, bardziej na lewą stronę. Oczywiście te wszystkie kierunki to, bo jakby tutaj mój obrazek przedstawia oko lewe, jakby lewe dla tej osoby, a z naszego punktu widzenia prawe. Także jeśli rysujecie prawe oko, no to wszystko robicie na odwrót. Możemy także pocieniować trochę te brew, przyciemnić bardziej u nasady. No i też pod brwią robimy ciemniejszy kolor. Wypełniamy resztę kolorem skóry. I tak oto się prezentuje się nasz gotowy obrazek. Tak
Także to jest mój sposób na narysowanie oka w stylu takim pop art. Trochę realistycznym, ale nie jakoś bardzo. Dajcie znać w komentarzach, czy się Wam podobało, a jeżeli tak, no to zachęcam też do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz jakiegoś fajnego komentarza. To tyle z mojej strony, ja się z Wami na razie żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie, elo!